Cześć! Dzisiaj obiecana matura rozszerzona. Będziemy omawiać arkusz maturalny z roku 2020, matury próbnej, tej kwietniowej, którą najprawdopodobniej macie już za sobą. Zaczniemy od słuchania, to będą pierwsze 3 zadania, w kolejnym filmiku będzie czytanie, a w jeszcze kolejnym pisanie. Zapraszam! No to co, przechodzimy od razu do zadań, dlatego że te techniki i strategie są bardzo podobne do tych z matury podstawowej i zwłaszcza słuchanie tak naprawdę bardzo się nie różni. Również tak jak na maturze podstawowej, od tego właśnie zaczyna się arkusz, od 3 pierwszych zadań, które są ze słuchania. Zawsze słuchamy uważnie, staramy się wyłapać jak najwięcej, przygotowujemy się psychicznie na to, że nie wszystko wyłapiemy i nie wszystko zrozumiemy. Czasami trzeba celować, całe szczęście są to zadania zamknięte. Zaczynamy od bardzo dokładnego przeczytania polecenia i wariantów odpowiedzi. Usłyszysz dwukrotnie 3 teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter A, B lub C. I pierwszy tekst. Teraz na maturze to będzie leciało po kolei, każdy tekst usłyszycie dwukrotnie. My tutaj sobie puścimy go raz, jak potrzebujecie odsłuchać jeszcze raz, to sobie cofnąć. I po każdym tekście będę podawała odpowiedź, więc jeśli potrzebujecie się zastanowić, to sobie zapauzować koniecznie. Tekst pierwszy. The text is about. Tekst jest o, na temat. A disabled man who was robbed. Niepełnosprawny mężczyźnie, który został okradziony. B. A thief's attempt at cheating the police. Próbie złodzieja w oszukaniu policji. Czyli złodziej podjął próbę, aby oszukać policję. C. A crime that remained unsolved. Przestępstwo, które pozostało niewyjaśnione. To co? Słuchamy. 1. Alan Knight looked surprised when 2 police officers showed up to arrest him on the charge of robbing a jeweler's. The man received his guest sitting in a wheelchair and wearing a neck brace. He said that he had been paralyzed for about 20 years and began to tell the officers off for disturbing him. But when Mr. Knight was presented with a surveillance video showing him driving a car and walking unassisted towards the shop, he admitted to committing the crime. Okej, no to która odpowiedź tutaj? Co Wam pasuje najbardziej? Pojawia się zdecydowanie coś o disabled man. Tutaj kluczowe słówka to oczywiście wheelchair, czyli wózek dla inwalidy. To się tak mówi. Wózek inwalidzki po polsku. Oraz neck brace, czyli taki kołnierz, który się zakłada, jeśli doszło do złamania szyi, czy czegoś w szyi. Raczej jak się szyję złamie, to już koniec, ale... Czyli zdecydowanie jest tam mowa o jakimś panu, który jest disabled, nie? Ale odpowiedź sugeruje, że ten pan został okradziony, a on nie został okradziony, wręcz na odwrót. To on okradł i jest na to surveillance footage, czyli wideo nagrane przez kamerę, która ma monitorować to, co się dzieje na miejscu. Czy ten crime, czy to przestępstwo zostało nierozwiązane, tak jak sugeruje wariant C? No nie, no bo policja właśnie go aresztuje, więc właśnie mówi mu o tym, że wie, że to on dokonał tego przestępstwa, w związku z czym chodzi o B. Tutaj ten attempt at cheating, czyli ta próba oszukania policji, polegała na tym, że ten pan tak naprawdę nie jest disabled, on tylko udaje, że jest disabled i siedzi w wózku inwalidzkim, bo na kamerze widać, jak on normalnie jest w stanie się poruszać. Tak więc prawidłowa odpowiedź to B. Przechodzimy do drugiego tekstu. Which of the following is stated in the dialogue as a fact, not an opinion? Czyli które z tych stwierdzeń jest podane w dialogu jako fakt, a nie jako opinia? To jest dosyć istotne. Różnica jest duża pomiędzy faktem, stwierdzeniem czegoś, co jest rzeczywiście prawdą, a tylko opinią. A. The items on the menu are rarely updated. Pozycje w karcie dań są rzadko zmieniane. Rzadko ta karta jest zmieniana i dodawane są nowe pozycje do niej. B. The restaurant enjoys a very good opinion. Restauracja cieszy się bardzo dobrą opinią, czy reputacją, może byśmy powiedzieli. C. The restaurant chef hasn't got a lot of experience. Kucharz w restauracji nie ma za dużo doświadczenia. Słuchamy. 2. Are you ready to order, sir? I intended to try something new, but I see nothing tempting on the menu. I have the impression it hasn't changed at all since my last visit. Well, I'm sure our new chef can suggest something special not listed on the menu. Oh, I didn't know the chef had changed. He's only been with us for a few weeks. He's young, but I'm sure he'll bring a lot of originality to our dishes. That's startling. In the most prestigious ranking of city restaurants, your restaurant has been voted the finest eatery for the past 3 consecutive years. Isn't it risky to hire such a young cook? Well, I'm sure our manager wouldn't have hired someone without sufficient experience and relevant skills. The new chef will certainly not only keep up the standards we've offered so far, but he will even improve on them. All right, I'll have the chef special then. Certainly, sir. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B, dlatego że to jest jedyny fakt, a szukamy faktu. Dlaczego to jest fakt? Dlatego, że pan w dialogu mówi o prestigious ranking, prestiżowym rankingu w tym mieście, w którym ta restauracja zawsze przez ostatnie 3 lata, for the last 3 consecutive years, chyba 3, nie chcę też skłamać, ale chyba przez 3 ostatnie lata ciągle zajmowała pierwsze miejsce. Tak więc cieszy się dobrą opinią i to jest fakt, mamy na to potwierdzenie nawet w postaci tego rankingu. Inne warianty A i C też trochę się pojawiają, a pojawia się zaraz na początku, gdzie pan mówi, że od ostatniej jego wizyty on ma wrażenie, że karta dań się nie zmieniła. I have an impression it hasn't changed. Zdaje się, on używa takich słów, czyli mam wrażenie, że to się nie zmieniło. Teraz wrażenie a fakt to są 2 różne sprawy po pierwsze, a po drugie nawet jeśli faktycznie karta dań się nie zmieniła od jego ostatniej wizyty, to nie jest jednoznaczne z tym, że karta się zmienia rzadko, bo nie wiemy, kiedy ta wizyta była. Mogła być wczoraj, nie? No to jak od wczoraj się nie zmieniła karta, to nie znaczy jeszcze, że rzadko się zmienia. Tak więc A odpada. C, pojawia się wątek kucharza, owszem, i jest nawet mowa o tym, że ten kucharz pracuje tam od niedawna, od kilku tygodni i jest młody, ale nie ma nic tak naprawdę, nie mamy konkretnej informacji na temat jego experience, a wręcz pan, mówiąc o rankingu, pyta kelnerkę, czy to nie jest trochę ryzykowne zatrudnić tak młodego kucharza. Zdaje się, on używa słów isn't it risky to hire such a young chef? Risky, ryzykowne. Na takiej zasadzie, że macie taką dobrą opinię, dlaczego zatrudniacie kogoś tak młodego? I kelnerka na to odpowiada, że ich manager, I'm sure our manager wouldn't have hired somebody without sufficient experience, że jest pewna, że ich menadżer nie zatrudniłby kogoś bez sufficient, wystarczającego doświadczenia. Tak więc C również odpada. Tak naprawdę i tak nie mamy potwierdzonych informacji, czy on to doświadczenie ma, czy nie ma. Ona tylko mówi, że no, myśli, że ma raczej, ale no, szukamy faktu, więc zdecydowanie odpowiedź B. Lecimy do 3. tekstu. The speaker wants to, czyli osoba mówiąca chce, czego ona chce. A. Make people aware that sharks need protection. Sprawić, aby ludzie zdali sobie sprawę, że rekiny potrzebują ochrony. B. Warn people about the dangers of working with sharks. Ostrzec ludzi przed niebezpieczeństwem pracowania z rekinami. C. Challenge a common belief about sharks. Zakwestionować popularne twierdzenie, popularną opinię na temat rekinów. Ok, to słuchamy. 3. Everybody is taking selfies nowadays, so why should I be different? I decided to pose with a great white shark. But it wasn't just to impress people. I realized that I could show them what these animals are like in their natural environment. It's generally thought that sharks are a major threat, but as a scientist, I know shark attacks on humans are very rare. We are not prey for them. There have been some cases of sharks mistaking diver silhouettes for big fish or seals, but they usually let go. We're not as tasty as other creatures. If you want to take a look at my shots and admire those awesome animals, just go to www.sharkslife.com. Okej, tutaj chyba trochę prościej, co? Było? Nie wiem. Dajcie znać, które zadanie było najprostsze. No i co tutaj macie? C. Ona podważa takie przekonanie ludzi o tym, że rekiny są niebezpieczne. Próbuje zwrócić uwagę ludzi na ten fakt, że rekiny tak naprawdę nie są takie złe, nie taki rekin straszny, poprzez wykonanie sobie zdjęcia, selfie z rekinem. Więc to selfie na początku może być trochę mylące, że dlaczego tam jest jakaś historia o selfie, ale ostatecznie pojawiają się stwierdzenia, które nas bardzo mocno naprowadzają na ten wariant C. Między innymi padają takie słowa, it is generally thought that sharks are a major threat to us, Czyli ogólnie wierzy się, że rekiny stanowią dla nas duże zagrożenie, duże niebezpieczeństwo. But as a scientist, ale jako naukowiec, I know that shark attacks on humans are very rare. Wiem, że te ataki rekinów na ludzi są bardzo rzadkie. Nie wiem, czy dokładnie tak samo powtarzam jak ta pani, bo mówię to z głowy w tym momencie. Jeśli coś nie tak powtórzyłam, to sorry, ale ogólnie takie właśnie jest przesłanie. Ona też zdaje się stwierdza, we are not prey for them. Nie jesteśmy dla nich prey, czyli zdobyczą, ofiarą. Nie jesteśmy dla nich ofiarą, dla tego drapieżnika. Taką z wyboru, raczej by wolał sobie zjeść coś innego, nie człowieka. Taki rekin. No a nic nie ma o tym, że rekiny potrzebują ochrony. B też nie pasuje o tym, że ona ostrzega ludzi, wręcz przeciwnie, wręcz sprawia, żeby ludzie zrozumieli, że rekiny nie są takie straszne. Okej, no to lecimy do drugiego zadania. Usłyszysz dwukrotnie 4 wypowiedzi na temat nauki języków obcych. Do każdej wypowiedzi dopasuj odpowiadający jej zdanie. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. This speaker, osoba mówiąca. A. Greatly enjoyed discovering how a language works. Sprawiło jej ogromną przyjemność odkrywać, dowiadywać się, jak działa, jak funkcjonuje język. B. At first, imagined learning a foreign language to be effortless. Na początku wydawało jej się, wyobrażała sobie ta osoba, że uczenie się języka obcego będzie bardzo łatwe. Takie bez wysiłku będzie można do niego podejść. Effortless. C. Was heavily restricted by insufficient vocabulary. Była bardzo mocno ograniczona przez niewystarczające słownictwo. Zwróćcie uwagę, że znowu się pojawia sufficient. Wcześniej było sufficient o kucharzu. Czy on ma sufficient, czyli wystarczające doświadczenie. Teraz mamy insufficient, niewystarczające słownictwo, zasób słownictwa. Tutaj mamy przeczenie, mamy dodany prefix IN. Trzeba wiedzieć, jakie prefiksy się też dodaje. Czasami byście chcieli tego użyć. Teraz akurat tylko czytacie, więc wystarczy, jeśli zrozumiecie, że tutaj mamy przeczenie, zaprzeczenie sufficient. D. Found learning grammar discouraging but effective. Uważa, że uczenie się gramatyki jest zniechęcające, ale przynosi efekty. I. Initially struggled with correct pronunciation. Miał na początku problemy z poprawną wymową. Struggle with something. Mieć z czymś problemy, mieć z czymś trudności. Okej, to co? Słuchamy. Tutaj słuchamy po kolei wszystkich i potem dajemy odpowiedzi, dlatego że możecie tutaj dojść metodą eliminacji do czegoś. Jak nie wiecie na przykład po pierwszym speakerze, no to słuchać dalej i próbować dopasować. One. People are amazed that I can speak Chinese fluently. I'm a native speaker of English, and at the beginning the concept of a tonal language in which the pitch of your voice can change the meaning of a word was completely foreign to me. In fact, learning to speak in tones was the hardest part of learning Chinese. I tended to butcher the tones when speaking. Then I went to Shanghai for 6 months, and I was so often misunderstood that I had to learn the tones. I believe that in order to master Chinese, you must partner up with a native speaker. That face-to-face conversation is absolutely critical if you don't want to make mistakes. 2. When I decided to learn Spanish, I began to look for a self-study method. The one I chose was based on listening to CDs, with a complete course of Spanish. Each lesson was very cleverly structured. It started with simple examples, then I had to infer the grammar rules, and finally they were explained. I felt like the Sherlock Holmes of language structures, and I relished it. I quickly reached the end of the first part of the course, thrilled by the ease with which I'd learned some dialogues. By the end of the first month, I was able to make small talk almost flawlessly and with correct pronunciation. 3. I started learning German on a course. We were expected to master some grammar rules first. I didn't think it would be so tough, though I was aware that grammar is more complicated in German than in English. I put a lot of effort into producing the first sentences. It was a disaster. The grammar drills we focused on during the course didn't require many new words. As a result, although I'd learned the rules, I wasn't able to communicate effectively because I didn't know the German equivalents for basic English words and expressions. I still struggle with my German when I visit friends in Berlin. Four. I'd always dreamt of speaking Russian, so I decided to enroll on a course in Moscow. The first weeks were an intense learning experience. My teacher made me memorize words and phrases and encouraged me to use them to communicate in the street. To tell you the truth, I hadn't expected it would be that difficult before I went to Russia. I'd assumed that when I learnt some vocabulary and basic grammar rules, something in my head would click, and then Russian would be rolling off my tongue like a tumbleweed. However, my theory that I'd merely pick up the language failed. My brain, like a computer, had to have the information entered in before I was able to retrieve it. Okej, no to co tutaj mamy? Udało wam się wpisać. W jedynce mamy odpowiedź E, czyli na początku osoba ta miała problemy z wymową. To była pani i ona mówiła o języku chińskim, którego ja również się uczę. Co prawda mój chiński nie jest fluent, nie powiedziałabym, ale jest communicative, już jest zdecydowanie na poziomie komunikatywnym i mogę potwierdzić to, co ta pani mówi. Ona skupia się głównie na tym, że trudno się uczyć języka tonalnego. No i teraz jak nie wiemy tego tonal language i tones w ogóle w języku, bo jest to dla nas w języku polskim bardzo w ogóle obce pojęcie, no i jeszcze do tego po angielsku to trzeba zrozumieć, to możemy się tutaj rozłożyć i nie wiedzieć, że chodzi tak naprawdę o pronunciation, bo tony to sposób, w jaki wypowiadamy dane słowa. Może wam dam krótki przykład, żebyście zrozumieli, o co chodzi z tymi tonami. Na przykład dajmy takie słowo, które się zapisuje naszymi literami, bo oczywiście chiński ma swoje znaki, ale da się je zapisać też fonetycznie, więc zapisalibyśmy M-A. Nie? I taką sylabę, jeśli przeczytamy ma, tak jak mama, to znaczy mama. To jest taki ton ciągły, ale jeśli zrobimy opadająco rosnący ton ma, to to już będzie znaczyć koń. Więc wiecie, chiński jest dosyć skomplikowany. Jeśli po polsku powiecie mama, 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 to cały czas znaczy to samo, to zawsze znaczy mama, ale po chińsku za każdym razem to będzie znaczyło coś innego. Więc ta wymowa w chińskim rzeczywiście jest trudna. No i o tym mówi ta pani. Tak jak mówię, jeśli nie wyłapiecie tego, co chodzi o tony, to może być problem, żeby to połączyć z pronunciation, ale zawsze jest eliminacja, więc za bardzo się też nie przejmujcie. Okej, co w dwójce byście powiedzieli? W dwójce prawidłowa odpowiedź to A. Ten pan mówi o tym, jak bardzo dużo przyjemności czerpał z uczenia się języka. On tam się porównuje do Sherlocka Holmesa, że on tak odkrywał ten język jak Sherlock Holmes i poza tym można też się domyślić, że on rzeczywiście miał z tego przyjemność, bo używa takich słów jak I relished it, czyli no, czerpałem z tego przyjemność, było to dla mnie super, i też I was thrilled, czyli byłem bardzo excited, I was very thrilled. Okej? Dobra, w trójce co macie? W trójce C brakowało tej pani słownictwa, dlatego że na swoim kursie języka niemieckiego bardzo dużo uczyli się gramatyki. Cały czas robili grammar drills, ona mówi, czyli takie właśnie drille gramatyczne, czyli no powtarzanie struktur gramatycznych. I może dzięki temu ona faktycznie te struktury gdzieś tam umiała, ale nie umiała się komunikować. Although I know the rules, pomimo tego, że znam zasady, I'm not able to communicate effectively. Nie jestem w stanie się komunikować, tak, żeby to działało faktycznie. I słuchajcie, ja zawsze wam to mówię i zawsze to mówię moim uczniom. Gramatyka to ma być dla was tylko taka struktura, tylko takie, wiecie, taka drabina, po której wchodzicie, taki wasz stelaż. Słownictwo jest bardzo, bardzo istotne, bo jak wam będzie brakować słownictwa, to nie pociągniecie daleko samą gramatyką. A na odwrót, jeśli gramatykę macie ubogą, ale macie słownictwo, to może się ktoś domyśli, o co wam chodzi, i nawet jeśli gramatycznie to będzie słabo ubrane. Oczywiście trzeba się uczyć gramy też, ale tak naprawdę w słownictwie leży ogromna potęga. David Crystal, nie wiem czy kojarzycie takiego pana, ale mam nadzieję, powiedział kiedyś, że uczenie się właśnie słownictwa to jest jak zdobywanie Mount Everestu. To jest no, takie największe wyzwanie w języku, ale też najbardziej przynoszące bardzo duże efekty do waszego faktycznego stanu umiejętnościowego i mówienia w tym języku. Tak więc zawsze zalecam, zawsze zachęcam do uczenia się właśnie słownictwa. Bo co wam po gramatyce, jak nie wiecie, jakich słów używać? Dobra, co w czwórce macie? W czwórce jest B. Na początku temu panu się wydawało, że ja się tego rosyjskiego to nauczę i zaraz będę mówił, ale okazało się, że jednak było dużo trudniej i tam pada takie stwierdzenie I hadn't expected, coś tam, że nie spodziewałem się, że to będzie takie trudne i też my theory failed, moja teoria upadła, czy moja teoria na temat tego, że pojadę i sobie będę mówił, bardzo szybko upadła, okazała się nieprawdziwa. Zdaniem, które odrzucamy tutaj jest zdanie dotyczące gramatyki, czyli D. Nigdzie się tam nie pojawiało jakieś takie stwierdzenia, żeby ktoś mówił, że gramatyka, że uczenie się gramatyki jest może zniechęcające, ale efektywne. Ta pani, która mówi o niemieckim, mówi o tym, że dużo się uczyła tej gramatyki, że to może było dla niej też zniechęcające, ale nie mówi, że to było efektywne, wręcz przeciwnie, mówi, że nie była w stanie się komunikować, więc D. Odrzucamy. Lecimy do trzeciego zadania. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat wakacyjnej wymiany mieszkań między obcymi osobami, tak zwany home exchange. Z podanych wypowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter A, B, C albo D. Number 1. How did the speaker learn about home exchange? Jak speaker, czyli osoba mówiąca, dowiedziała się na temat tej wymiany mieszkań. A. She heard about it during one of her trips. Usłyszała o niej podczas jednej ze swoich wycieczek, ze swoich wypadów. B. She overheard some people talking about it. Słyszała, jak inni ludzie o tym rozmawiali, czyli podsłyszała ich rozmowę. C. Her dentist mentioned it during an appointment. Jej dentysta wspomniał o tym podczas jej wizyty u dentysty. D. She was encouraged to try it by her travel agent. Została zachęcona do wypróbowania takiej wymiany mieszkaniowej przez swojego agenta podróży. Drugie polecenie. What surprised the speaker about the Home Swap website? Homeswap.com website. Co zaskoczyło speakera, osobę mówiącą, na temat tej strony internetowej Home Swap, czyli wymiana domu dokładnie. Swap, jak się czymś wymieniacie. A. The profiles posted by homeowners. Profile zapostowane, stworzone przez właścicieli domów. B. The service charge paid by users. Opłata serwisowa, opłata po prostu za usługę, płacona przez użytkowników tej strony. C. The range of available offers. Range to jakby zasięg, w tym przypadku wybór dostępnych ofert. D. The procedure of signing up. Procedura zarejestrowania się na stronie. Number 3. What did the speaker like about her stay in San Diego? Co się podobało osobie mówiącej w jej pobycie w San Diego? A. The guided tour she and her husband took part in. Wycieczka z przewodnikiem, zorganizowana wycieczka z przewodnikiem, w której ona i jej mąż wzięli udział. B. Sampling a local breakfast in a famous place. Degustacja lokalnego śniadania w znanym miejscu. C. Celebrating her birthday in a restaurant. Obchodzenie jej urodzin w restauracji, świętowanie jej urodzin w restauracji. D. The hospitality of the host. Gościnność hosta, czyli gospodarza tego domu, właściciela domu prawdopodobnie. Number 4. Which is true about the couple's stay in Hawaii? Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe na temat pobytu pary na Hawajach? A. They were struck not stuck by the natural beauty of the area where the house was located. Byli porażeni pięknem naturalnym, czyli pięknem natury okolicy, w której ten dom się znajdował, był położony. B. The homeowner did not allow them to prepare food in the house. Właściciel domu nie pozwolił na to, aby oni przygotowywali pożywienie, jedzenie w domu. C. They obediently followed all the rules set up by the homeowner. Oni posłusznie, obediently, podążali za zasadami, czyli przestrzegali zasad ustalonych przez właściciela domu. D. They were asked to move out of the house because of ants. Poproszono ich, aby opuścili dom ze względu na mrówki. Number 5. Summing up her home exchange experiences, the speaker explains. Podsumowując swoje doświadczenia z wymianą mieszkań, osoba mówiąca tłumaczy, że A. Why she finds the idea of home exchange discouraging? Dlaczego cała ta idea wymiany mieszkań jest dla tej osoby zniechęcająca? B. What improvements to home exchange are needed? Co należałoby poprawić w tej wymianie mieszkań? C. Why her views on home exchange have evolved? Dlaczego jej poglądy na temat wymiany mieszkań się zmieniły, zewoluowały, evolved? D. What the hidden costs of home exchange are? Jakie są ukryte koszty wymiany mieszkań? To co? Słuchamy i po kolei sobie zaznaczamy odpowiedzi. I've always loved traveling with my husband. We go on at least one long trip every year. For many years we booked our trips with a local travel agent, but one day, waiting for an appointment with my dentist, I was sitting next to a couple discussing home exchanging. Overall, they came to the conclusion it was something they would never do. I must admit I felt the same way, but I got curious and decided to learn more about it, and the more I learned, the more I wanted to try. While there are several informative home exchange websites, I tend to use a few which seem to have the easiest interfaces and appealing offers. Most of my exchanges have come through homeswap.com. To sign up, you have to pay about $120 annually and create a profile of your family, home and neighbourhood. To make your listing more tempting, you can add pictures and links as well as a list of places you'd like to visit. Your approximate travel dates might also be helpful for someone considering swapping houses with you. Initially, I wrongly assumed that home exchange destinations were mainly limited to North America and Europe, but as I explored the website, I was astonished to discover that there were so many opportunities of accommodation advertised in more exotic locations. One of the earliest exchanges which my husband and I tried was in San Diego. The homeowner was a great guy. He made us feel really at home and gave us many valuable tips when we arrived. For example, he told us that one of his favourite breakfast places would be celebrating its birthday while we were there and encouraged us to pop in. We didn't give it a try, but it was nice of him to suggest it. He also recommended a professional city guide, but we didn't contact him as we prefer visiting places on our own. Of course, not everything about a home exchange works out perfectly, but the rewards definitely extend far beyond the money saved. On an exchange in Hawaii, we lived in a remote house on the Big Island, near its fabulous black volcanic sand beaches. The house looked out over the ocean and a field of volcanic rock. The views were stunning, especially when we had dinner on the terrace with the sun setting in the distance. I wondered why the homeowner told us to clean up immediately after meals. We very quickly found out. One day we left some chicken on the kitchen counter, and after a whole day out, we returned to battle ants for the next couple of hours. All in all, after my initial concern about home exchange and some doubts I had about living in someone else's house, I must say my attitude has gradually changed. Home exchanging provides an extra dimension that allows people to experience diverse aspects of daily life in another country. Thanks to the home exchanges I've made, I now have design ideas for my home, have mastered the art of metric cooking, and have learned to operate several styles of door locks and different household appliances. So it has turned out to be very educational. Okej, fajny tekst. No to co macie w jedynce? Pierwsze pytanie, odpowiedź B. Ona podsłyszała, jak ktoś o tym rozmawiał. Co prawda to było podczas jej wizyty u dentysty, ale w wariancie C mowa jest, że to dentysta to wspomniał. A to nie dentysta wspomniał, tylko jakaś para, która też była u dentysty i o tym rozmawiała i ona miała okazję to podsłyszeć. Tak więc tutaj zdecydowanie odpowiedź B. W dwójce C. Zaskoczył ją ten zasięg ofert, czyli jakby różnorodność ofert, dlatego, że na początku wydawało jej się, że na początku myślałam, że te oferty to będą raczej z Ameryki Północnej i z Europy, a okazało się, że jest naprawdę dużo również bardziej egzotycznych lokalizacji, z których można wybierać. Dobra, a co? Nic innego tam nie pasuje. A co w trójce? W W trójce D to chyba jest trochę podchwytliwe, bo wszystko się trochę pojawia, ale tam chodzi o to, że ten host, czyli gospodarz, czyli właściciel domu był dla nich bardzo właśnie gościnny i on im dużo powiedział, dużo im tam opowiadał, co można robić i powiedział im właśnie o wycieczce, na którą można się udać z przewodnikiem, czyli to by był wariant A, no ale oni nie wzięli w tej wycieczce udziału ostatecznie. Powiedział im też, że lokalna restauracja obchodzi właśnie swoje urodziny, a urodziny się pojawiają w C, tylko że tutaj miało być niby, że to jej urodziny, tej pani, a to nie tej pani, tylko restauracja obchodziła urodziny i dlatego właśnie było jakieś tam śniadanie serwowane, no ale oni tam też nie poszli, więc wszystkie te warianty się trochę pojawiają, ale chodzi ogólnie o to, że ten pan im tak dużo powiedział i był bardzo gościnny, więc odpowiedź D. A co w czwórce z tymi Hawajami? Też się wszystko trochę pojawia. Właściciel domu, w wariancie B mamy mowę o tym, że on nie pozwoli im przygotowywać jedzenia w domu. To nie jest prawda, on im tylko powiedział, żeby szybko sprzątać po jedzeniu, żeby nie zostawiać jedzenia na zewnątrz i oni byli trochę zaskoczeni, że o co mu chodzi, ale w końcu się szybko dowiedzieli, o co chodzi, bo zostawili kurczaka i gdzieś tam poszli na kilka godzin, a jak wrócili, to no to mieli kupę mrówek na chacie i musieli z nimi tam walczyć. Natomiast nikim się nie kazał wyprowadzać, rozumiem, że jednak zwalczyli te mrówki. A sporo jest też opisu właśnie przyrody, zwłaszcza na początku jej wypowiedzi i ona się tam bardzo zachwyca, że no naprawdę było tam pięknie, więc odpowiedź A w czwórce. No a co w piątce? W piątce mamy C. Jej poglądy na temat wymiany mieszkań się zmieniły. Można się dużo nauczyć dzięki temu. Ona tam mówi na przykład, że poznała różne zamki w drzwiach, jak nimi operować, albo jak obsługiwać różnym sprzętem domowym. To trochę tak pół żartem, pół serio mówi, ale ogólnie uważa, że to doświadczenie było pozytywne. Mówi też o tym, że ma dużo pomysłów na to, jak urządzić swój dom teraz, po tym jak obejrzała tyle różnych innych domów. Więc jakby może na początku była trochę niepewna tego pomysłu, no ale z czasem stwierdziła, że to jednak bardzo fajne doświadczenie, ta wymiana mieszkań. Na pewno nie jest discouraging, ona ma pozytywny na koniec wydźwięk, ta wypowiedź, więc to nie jest, a nie mówi też za bardzo o tym, co można by poprawić w tej wymianie mieszkań i nie mówi też nic o kosztach, tak więc to zdecydowanie odpowiedź C. Dobra, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. W kolejnym odcinku omówimy sobie czytanie, a w jeszcze kolejnym pisanie, czyli dokończymy ten właśnie arkusz. I co, do usłyszenia niedługo. Koniecznie subskrybujcie, trzymajcie się, pa pa.